Jerzego Plutę, z bogatym bardzo życiorysem twórczym. Powiem szczerze, jestem już w środowisku wrocławskim przeszło 30 lat i dopiero teraz poprzez te pomosty literackie, powiem, trafia do mnie twórczość, jakby po raz wtóry, jakbym przeżywał déjà vu wrocławskich twórców i chylę głowę przed panem Jerzym, ponieważ wszystkie te książki, które tutaj zgromadzone zostały, przejrzałem. Powiem, zarazem tam tak niesamowite literackie smaczki i rzeczy tak aktualne, a przecież jako księgarz i właściciel księgarni na Szczytnickiej te książki sprzedawałem, 100 czyżyków, na pewno sprzedawałem te okruchy epopei i parę innych rzeczy, ale chciałbym, jeśli pozwolicie Państwo, odczytać taki tekst, który mnie dotknął, dlatego że jest tak aktualny, że po prostu autentycznie, tak jak wspomniałem o tym déjà vu, w tych czasach jest niezmiernie aktualny. Z takiego tomiku wydanego w ramach serii z Kołatką, Stacja Metro Franz Kafka. Świetne teksty w ogóle, słuchajcie, przeczytałem całość i po prostu jest to znakomita, krótka, mistrzowska proza. Oryginał donosu na Wiktorię Dziedzic. Pan się nie nadaje, powiedział mi w sobotę kustosz. Kiwnąłem głową. Owszem, słyszę go dobrze. Kustosz twierdzi, że pan się nie nadaje, powiedział mi godzinę później dyrektor. Jest pan mało skrupulatny i obowiązkowy. Dudzi mnie to wszystko, powiedziałem. Oto wypowiedzenie. Poszukam sobie bardziej zajmującego zajęcia niż to. Ależ panie kolego. W poniedziałek, zamiast na drugie piętro, poszedłem do działu rękopisów pamiątek narodowych. Rękopisy, listy i protokoły itd. otrzymywały zmianowania wcale niehonorowy tytuł papieżysk narodowych. Oto przez 3 miesiące będę porządkował nowo zakupione materiały, będę je pieczętował czarną farbą drukarską. Papieżysko narodowe chroń przed wilgocią i złodziejem. Będę czytał tajne listy lub intymne zapiski o 48 kochankach wielkiego pisarza, które ktoś tam ogłosi dopiero za 20 lat albo za 100 lat. Tydzień później, w poniedziałek, gdy Andrzej i Jacek jeszcze dowcipkowali o wczorajszym filmie telewizyjnym, sprytna, jasne, spryciara, ten jej mąż po prostu durę nie łop, ja nimi trężąc ani minuty otworzyłem zieloną teczkę z materiałami znanego pisarza. Oto rękopisy opowiadań, oto listy bez kopert. Ta biała karteczka była najmniejsza. Znaków wodnych brak. Zmierzyłem 9 cm oraz 15 cm, razy 15 cm. Zapisana kopiowym ołówkiem litery koślawe, choć wyraźne. Szanowna redakcja, u mojej sąsiadki Wiktorii Dziedzic jest schowanych paru Żydów. Na dzień ich zamyka i sama odchodzi do pracy, wszystko za pieniądze. Proszę łaskawie listem skierować do właściwych władz. Adres Kleparowska 8, sąsiadka. Adres podkreślony, niżej prostokątny, fioletowy odcisk pieczątki, niektóre literki niewyraźne. Ein Gang, 22 januar 1943, ZKW Lemberg. Pokazałem kartkę Andrzejowi, pokazałem Jackowi, pokazałem kierownikowi. To oryginał, nie ma wątpliwości. Tak, znany pisarz pracował w Gazecie Lwowskiej, tak, w Gadzinówce, oczywiście Akadam go skierowała. To był nasz człowiek w Lamberger Zeitung. Znałem go jeszcze sprzed I wojny światowej. Po wojnie okrzyknięto go kolaboracjonistą, jednakże sąd oczyścił go z zarzutów i znalazł tylko słowa uznania. Powiedział kierownik, to oryginał, pieczątkę niech pan przyłoży ostrożnie, to przecież ten papier, to przecież papieżysko narodowe. List nadszedł do redakcji chyba pocztą. Ktoś z pracowników schował go do portfela. Może to właśnie znany pisarz. I co stało się dalej? Może 22 stycznia 1943 roku znany pisarz po południu poszedł na Kleparowską, wstąpił do domu numer 8 i zapytał Wiktorię Dziedzic, jak pani współżyje z sąsiadkami. Która to sąsiadka? Ta mieszkająca z lewej czy może z prawej strony? A może po drugiej stronie ulicy? I co jej się stało? I co się stało później z Wiktorią Dziedzic? Może mieszka teraz we Wrocławiu, a sąsiadka może już zapomniała. Jeśli żyje, o tej karteczce, a jeśli obie nie żyją, a ja tamtego poniedziałkowego, majowego dnia patrzyłem na białą kartkę papieru i nie mogłem uwierzyć, że tak zwyczajnie może wyglądać wyrok śmierci albo skierowanie do obozu koncentracyjnego. Czymże są, myślałem, te chude świnie podstawiane mi poprzednio przez kustosza? Można je zdmuchnąć z drogi niczym dmuchawce lub krzyknąć, a won do koryta. Na odwrocie bibliotecznego rewersu skopiowałem wiernie donos na Wiktorię Dziedzic. Zawsze może się przydać mnie, synom, wnukom i prawnukom. Gdy będę chciał zaszkodzić sąsiadowi, sąsiadce, na kartce ze szkolnego zeszytu napiszę krótko. Świętobliwa, święta inkwizycja lub najwyższy trybunale rewolucyjny lub wysoki komitecie bezpieczeństwa. U mojego sąsiada jest schowany paru diabłów lub paru kontrrewolucjonistów lub paru szpiegów.
Na dzień ich zamyka i sam odchodzi do pracy. W nocy zanieczyszczają klatkę schodową i wycierają buty o moją wycieraczkę. Czasem nucą cynicznie: Boże, coś Polskę, albo bój to jest nasz ostatni. Wszystko za pieniądze, za złote dolarówki. Proszę uprzejmie ten list skierować do właściwego działu. Sąsiadka. Roześmiałem się tubalnie, ha, ha, ha i hi, hi, hi. Kiedy kierownik otworzył drzwi i panie kolego, co to za śmichy? Nic takiego, odpowiedziałem wyraźnie i dobitnie. Przyśnił mi się właśnie niebieski koń. Niebieski koń podczas godzin pracy. Tak, niebieski koń z białymi uszami. Potem 2 lata byłem w snach w Ameryce, w północnej i południowej. I nie zapomniałem o koślawych literkach, nawet nad jeziorem Titicaca. Po powrocie chciałem je zobaczyć jeszcze raz. Czemuż nie zrobiłem sobie odbitki kserograficznej? Znowu przeglądałem papieżyska znanego pisarza, oprawiony już w półskórek. Gdzie ta karteczka? Andrzej nie pamięta, Jacek nie pamięta, kierownik nie pamięta. Może się panu kiedyś przyśniło? U nas na pewno jej nie było. Wykluczone. Przyśniła mi się. Przyśniła. Tak, na pewno mi się przyśniła nad ranem. 1970 rok. Po prostu naprawdę, słuchajcie, wspaniałe teksty. No ja chciałbym tylko dodać, że to jest autentyczny donos. No więc dlatego mówię... Który znajdował się i znajduje się w zbiorach biblioteki Ossolineum. Chciałem się spytać... Znaczy znajdował się, jak ja go przeglądałem, bo później nagle zniknął rzeczywiście. Jak kiedyś jeszcze raz chciałem go przejrzeć. Ale był taki właśnie. A nazwisko to... Też jest autentyczne, to chodzi o pisarza Stanisława Wasylewskiego, który był rzeczywiście po wojnie, mieszkał w Opolu, był oskarżony o kolaborację, bo pracował w Gazecie Gazeta Lwowska, który został oczyszczony i tak dalej. No już... tak mi to wróciło jakoś tak déjà vu, takim kołem to tylko... i ta sprawa propos, także bardzo... A propos, to nie ma znaczenia, tekst jest chyba zrozumiały bez oczywiście, tych jasne. Dodatków moich. Te wszystkie rzeczy, które tu zgromadzone zostały, są twoim dorobkiem. Powiedz mi, tam w którymś z tekstów, na której stronie pan, twój alter ego Piotr Czyżyk mówi, że kino jest piękną kobietą. A czym jest dla ciebie literatura? No, kino nie tak. Pamiętam, żeby Czyżyk coś... Tutaj jest w tym, dzisiaj czytałem tego Czyżyka, słuchaj. To widocznie Czyżyk mówi, tak. Tutaj ale już ci mówię, czy może nawet zaznaczyłem sobie. Ja już zwątpiłem, 40 lat temu kino i właśnie już nie oglądam, nie chodzę do kina. Piotr Czyżyk, introwertykiem i ekstrawertykiem. W tym rozdziale jest takie sformułowanie, słuchaj. Tak. Tylko niestety pamięć już nie dopisuję, już nie pamiętam, jakie zdania napisałem. No nie, ale czy mi chodzi to o to... cytaty, czy kryptocytaty. Co dla ciebie po tych latach debiutu od 60 roku? No właśnie to chodzi, to zresztą wszyscy tak mówią, że... Czym jest dla ciebie literatura? Człowiek starszy tym nie wie, kim jest literatura. Kiedyś mi się wydawało, że to jest utrwalanie jakiegoś życia ludzkiego, rzeczywistości. A teraz w zasadzie nie wiem. Wszystko, co się dzieje wokoło, może być zapisane. Kilka zdań może być literaturą. Tytuły gazetowe na przykład. Kilka dni temu w gazecie wrocławskiej wyborczej wyczytałem. Ona zamordowała. Ona namawiała. Ona namawiała, on zamordował. On dostał 25 lat, a ona 8. To już jest temat powieści. Sam ten tytuł jest literaturą po prostu. I inspiracją także dla autora. No tak, ale tak przeglądałem. Najkrócej mówiąc, to przychylam się do tych głosów pisarzy od starożytności, że to jest jednak zapis danego czasu. A literatura w zasadzie jest, powinna być bezinteresowna, właściwie nic nie znaczy, niczemu nie służy. I nie można poprzez literaturę, teraz dochodzę do wniosku, choć już 40 lat temu, że w zasadzie poprzez literaturę nie można nic osiągnąć, ani nikogoś pouczyć, ani komuś zaszkodzić. No ale, coś mętnie zaczyna mówić, więc na razie przerwę. Ale twoje te mistrzowskie, słuchaj, małe formy, które nazywałeś pierdółkami,
które powinny być pierdołki, pierdołki, nie pierdołki.